Cześć wszystkim. Jungle Games to wydarzenie, dzięki któremu, albo inaczej, to wydarzenie, przez które będę logował się do gry co 3 godziny, a więc będę w grze co najmniej 8 razy w ciągu dnia. I to niezależnie od pory dnia czy nocy. W wydarzeniu, jak zapewne zdążyliście się zaznajomić, trzeba wykupywać klejnoty, aby wyczyścić poziomy i zdobywać nagrody. Bomby, petardy, rakiety i lupy można zdobyć poprzez pracę na biegu jałowym. Tak to w potocznym tłumaczeniu znaczy idle event, czyli wydarzenie bezczynne, jałowe. Czyli po prostu poprzez czekanie lub oczywiście poprzez wymianę za zgromadzone żetony. Wyższe poziomy oferują lepsze nagrody za bezczynność. Poziomy bonusowe mogą być uruchamiane losowo i oferują dodatkowe nagrody po ich ukończeniu. Wszystkie przedmioty związane z wydarzeniem zostaną poddane recyklingowi po zakończeniu wydarzenia. To tak w skrócie najważniejsze informacje, które trzeba wiedzieć. Maksymalny czas bezczynności, który przynosi nagrody, wynosi 3 godziny. Pozostając bezczynnym, klejnoty dżungli dają stałe nagrody na minutę w postaci monet klejnotów dżungli, a możliwe nagrody pojawiają się w bezczynnych nagrodach co godzinę i są zależne od osiągniętego poziomu. Im wyższy poziom, licząc co 10, czyli 10, 20, 30 i tak dalej, tym lepsze nagrody co godzinę i tym więcej monet klejnotów dżungli otrzymamy co godzinę. Moje osobiste zalecenia dotyczące najlepszych nagród za bezczynność to odczekać równo 3 godziny, aby uzyskać maksymalną liczbę nagród za bezczynność. Co godzinę jedna z możliwych nagród, w zależności od osiągniętego poziomu, ze stałymi nagrodami zostanie dodana do odbioru w obszarze nagród. Oczywiście możesz zebrać te nagrody wcześniej. Długość oczekiwania w bezczynności nie wpływa na jakość nagród. Ale po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić 24 logowań dziennie do tego wydarzenia. 8 to i tak dużo, biorąc pod uwagę pracę czy sen. Poziomy 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 48, 49 i 50 dają bardziej wartościowe nagrody, takie jak statuetki, ultra statuetki czy skórki kwatery głównej. Według mnie to wydarzenie jest bardzo wyjątkowe w swojej postaci i warto dla niego budzić się w środku nocy, aby odebrać materiały, które posłużą nam do zdobycia większej ilości nagród. Korzystając tylko i wyłącznie z dobrodziejstw, które dadzą nam deweloperzy, gracze, którzy nie łożą gotówki lub diamentów na to wydarzenie, spokojnie osiągną poziom 20 lub 25, co przekłada się nawet na ultra statuetkę. Więc na pytanie, czy warto, odpowiadam tak.